No to kurwa jedziemy. Ale postanowiłem, że zostanę przy tej plaży do rana. Że jedziemy zobaczyć, będzie co będzie. Stanie się co ma się stać. A najlepsze jest to, że w tym Figuera da Foz, jak byłem, ja tam nagrałem. Nagrywałem taki film tam mam gdzieś na YouTube jest z tego miejsca. I kiedyś, już jak wozili Forda, bo już jest przeszłość. Forda do Walencji, to spotkaliśmy takich Portugalów i pytali, no ogólnie tam gadaliśmy z nimi skąd są tego i jeden właśnie powiedział, że jest tutaj z Figuera da Foz i mu pokazałem ten filmik, jak tam idę przez ten, on mówi, że kurwa ten filmik był jego dom widać. Także no fajnie, fajnie było, dzisiaj tego domu nie zobaczył. No i ten, dobra, ja co ja pierwszy. Włączam kamerkę, ponieważ tutaj jest taki fajny most, chociaż w nocy znowu, to w nocy nagrywanie taką kamerą, to jest dupę rozbić. A mam go nagranego w dzień, tylko że niestety wtedy jeszcze nagrywałem Tom Bandit. On był dnem totalnym do nagrywania. Tylko że był w dzień, to może było lepiej widać trochę. Masz co musiać jeść, nie? Tak jest zakaz 70. No co? Co tu dużo mówić? No, ja mam fajne wtedy. Na kamerze tego nie widać. Ja to miejsce znalazłem, bo miałem rozładunek tutaj wtedy. I do tego morza to były jakieś takie moje pierwsze w ogóle trasy. Pamiętam. Ja nie wiem, czy to nie była w ogóle pierwsza trasa Polwen, jak jechałem. Że niedługo powinienem mieć wspomnienie. 3 lata temu, co robiłem. A to by było ciekawe, fajne. No i ja miałem tutaj rozładunek bardzo blisko morza.
tak sobie znalazłem ten parking, podjechałem. Okazało się, że można i nawet na ulicy, na parkingu. No ziomaczku, no ja cię nie wezmę, no gdzie ja mam cię, w ciężarówce cię wziąć gdzieś? Jak ja tu skręcam za kilometr. Nie był ziomeczek, tylko ziomalka. O, a ja tu na tej zonie, tam gdzie on skręca, to tam właśnie wiozłem jakieś części do tego. I wiem, że tam można stać w razie czego na tej zonie. W razie czego gdzieś tam wrócimy. Co tam? Myślałem, że jakieś ptaki. 800 metrów do morza. Nie widać, nie? Też bym nie powiedział. 250 metrów. Piękny widok, piękny, piękne siadanko sobie zjem z widokiem na to ocean, którego tutaj akurat mało widać, ale zajebiście słychać. Myślę, że co, ja mam okna. No tak, nic nie ukradną tutaj. Okna i tą maszynę taką dużą. Powinno być git. Ciol, zostaje. Będzie co będzie. Najwyżej mnie opierdolą. Zepnę się pasami, kurwa. Nie mam pasów. Dobra, to co? Ziomeczki. Do rana, nie? Widzimy się rano na ten piękny wschód słońca. Może wschodu tutaj nie będzie widać. Się ranko z widokiem na ocean. Co ocean sobie zjemy. No czy ja zjem, wy możecie tylko popatrzeć. Siema. We'll be right back.
Jednak dachem, a ja bok otwarłem. Tylko proszę. Jedziemy dalej. Gdzieś tu obok jest kolejna firma, do której mam jedną paletę. Nie no, te firemki to tutaj jest lekki, że tak powiem, dramat, bo wyjechałem drugą bramą, myślałem, że będzie lepsza, ale była gorsza, a wjeżdżałem tutaj tą, o, gdzie to jest plan Molde. Tu się zmieściłem. Fakt, że kurwa z ośką podniesioną to było ciężko. A ja mam teraz kręcić, ja pierdolę tutaj. I tu jest niby druga ta firma. No ciekawe. Ciekawe jak ona wygląda. Okej, bo to chyba to tutaj jest. Foz Molde. Tak jest. Kurwa, coś jeb... Ziomki, weźcie mnie kurwa, ściągnijcie z ulicy, bo ja w tą bramę tu nie będę wam cofał. Ale jazda. Nagrałem ten kawałek, zapomniałem powiedzieć, że przyjechałem do sklepu. Tutaj nigdy nie ma problemu, żeby się gdzieś zatrzymać obok sklepu w Portugalii. Nie? To jest Aldi, tam jest Lidl. Idę najpierw tu, a potem może tam. Że tak powiem, zakupy udane. To co chciałem, to mam. Wystarczy. Woda tu. Miałbym wyrzucić śmieci, a nie wziąłem tego. Fuck. Chyba sobie kawkę jeszcze zrobię jedną. I gitarka. Wróciłem do sklepu, bo chciałem sobie czajnik kupić. Przed chwilą swojego rozjebałem. Przez przypadek oczywiście wszystko. No ale niestety w Aldiku czajnika nie było. Chciałem sobie kupić kawę. Zimno. Nie wiem, będę w garnku. Gotową wodę teraz. Tak jak Adaśko. On mnie w sumie tego nauczył, bo przez jakiś czas tak robiłem, ale potem kupiłem sobie czajnik. Albo elektryczny sobie kupię, to było najlepsze wyjście. No ale kawka to oczywiście coś jeszcze do kawki, nie? A to moja furmana stoi. Się komponował. A, ja nie wiem czy ja wyjadę teraz w tą stronę. Dobra, palcie. Tyle mi zostało do firmy. I się zesrało. Rozbili się gamonie przede mną. Nie wiem co tam jest. Trzy karetki już pojechały. I stoimy. Kurwa. Gorsze to, że to może wszystko zaważyć. O mój weekend kolejny w kabinie albo w domu. Że nie jest dobrze. No i co ziomeczki? Ja cofam na autostradzie. Cofamy do zjazdu. Się tak rozpierdzili tam.
Nie wiem, czy tam jest jeden czy więcej, ale wydaje mi się, że to wygląda na więcej, nie? Rosnek teraz mi powiedział, że mam się cofać sobie do tyłu, ale tutaj tym pasem do końca, żebym się nie obracał. Szkoda, bo bym się obrócił, nie? Byłoby szybciej. Ale jeszcze mam kawałek tam do zjazdu. To kurwa, na tym zjeździe też są korki. Ja mam niby 16 teraz mi pokazuje do firmy. Ale te korki, jak się tam wjebiemy, to ja nie wiem, kiedy jest tam wyjazd. Źle to wygląda, naprawdę źle. Niby firma do 19, ale coś czuję, że będzie dzisiaj pizda. Także tak. Wróciłbym kamerę, ale ten policjant przede mną idzie. Teraz mnie widział. Się kurwa przygody znalazł z Updrive'em, nie? Jestem. Teraz, panie obrigado, zajedźmy za objazd. L1 przez 13 km. Thank you.
Siemaneczko, ziomeczki moje. Kurwa, ja z tobą. Słuchajcie, bo wczoraj zakończyłem chyba nagrywanie, jak byłem na rozładunku, nie? Jak wjeżdżałem i wyjeżdżałem z rozładunku, to nagrywałem. Później już nie nagrywałem. Stamtąd dostałem załadunek w Azambui. Czyli musiałem się wrócić 300 km do góry, bo potem na samym dole Portugalii. Miałem jechać jeszcze nad to morze. Tam Paweł Szeku mi dawał namiary na fajny parking, żeby sobie pójść nad morze, ale przez ten wypadek, który tam się odbył, straciłem 1,5 godziny i jak już się rozładowałem, to się zrobiło ciemno. Także dupa, z tego nie wyszło. Więc pojechałem sobie do Azambui, bo tam miałem, mówię, 300 km, dojechałem na 22, 21 tutejszego czasu. No i podjechałem sobie pod firmę. Rano poszedłem się zameldować, wzięli numer i dobrze, nie wyjeżdżałem od razu, że tak zrobiłem, bo czas bym zaczął niepotrzebnie, a załadowali mnie o godzinie. Jadę godzinę, jest 14, no to o 13, 12 tutejszego czasu. Także no trochę tam spędziłem. Teraz jadę już w kierunku Hiszpanii, czy jutro na Irun mam zajechać, jutro jest czwartek już, także nie widzę weekendu w domu, ponieważ najgorsze w tym wszystkim jest to, że od piątku mają być jakieś strajki we Francji i nawet jeśli czas by mi pozwolił, to coś czuję, że te strajki mnie zatrzymają, będzie dupa. Nic, zobaczymy, nie nastawiam się, że będę na weekend, bo to nie ma sensu. Tyle. Ale słuchajcie, bo nie wiem, czy mówiłem, wystartowaliśmy z akcją drogowi Mikołajowie Voltres w tym roku. Przez 2 lata nagrywaliśmy filmiki tam z ziomeczkami na YouTube z życzeniami. W tym roku poszliśmy trochę dalej. Z kumplem z firmy zrobiliśmy zrzutkę, akcję na zrzutkę, rzutkę na Brzeski Dom Dziecka i na podopiecznych z szpitala dla dzieciaków tam w Brzegu. No i chcemy zebrać jakąś tam kwotę, kupić im za to jakieś zabawki, jakieś rzeczy potrzebne do szkoły, czy cokolwiek. Coś, z czego się ucieszą. Niestety oni wyjeżdżają 19 grudnia już gdzieś tam na święta i wracają dopiero 9 stycznia, także to wszystko, ta organizacja cała tego wszystkiego i tak będzie dopiero 10 stycznia chyba jest to umówione, tak? Że pojedziemy ciężarówkami i damy te wszystkie prezenty. Taki jest spóźniony Mikołaj, ale myślę, że i tak będą szczęśliwe. No ale najlepsze, co jest w tym wszystkim, to, że ustawiliśmy kwotę 3000 zł w ciągu 3 godzin od mojej publikacji na Facebooku tego otóż wydarzenia. Zebraliśmy 2700 zł w ciągu 3 godzin. Dlatego postanowiliśmy zwiększyć kwotę do 5000. W tej chwili mamy 3800 zł, czyli brakuje jakieś 1200 do celu. I zrobimy to wszystko za 5 koła. Także będzie tego więcej i będzie więcej serduszek ucieszonych. Fajne, nie? Podoba mi się takie coś. Nigdy tego nie organizowałem sam. To jest pierwszy raz, także zobaczymy. Jak podołamy, będziemy tak działać częściej. A co? Trzeba coś dawać temu światu. Dobra. Chcecie coś zobaczyć na drodze? Nie, bo tutaj nic nie ma. Co to jest? Domy, tylko zielono. Zielono, ciepło. 15 stopni dzisiaj. Lecimy na Abrantes? Nie, Abrantes. Jakaś tam. Nie wiem, jak ta granica się nazywa, nie powiem wam co. Ale jedziemy tam. Bajo!
Siemaneczko! Musiałem kartę zmienić, bo się pamięć skończyła, ale nagrywam. Byłem na zakupach. Musi kupić z Portugalii. I kupiłem sobie w końcu nowe wyjadonki. Czas na wymianę, bo tamte to już są takie szmelce. Przejeżdżą ze mną trzeci rok. Czas na nowe. Dla porównania. Szmelc i nie szmelc. to już rozjebane, no, lata całe. To jeszcze się wszystko trzyma. Na razie ich nie wyrzucę, może ktoś będzie chciał. Podaruję komuś. Proszę. Zobacz się. Pięknie jest. Ale się odjebało. Musiałem stanąć zatankować. O ja pierdziele, leci z tego. Fuck. Czy to kurwa kapie? Czy ropa na mnie kapie? Leć, leć. Czwartek. Właśnie mija tydzień. Tydzień jak wyjechałem w trasę. To jest na pauzie od wczoraj. Czekam aż właśnie kolega się załaduje. I pojedziemy jeszcze coś tam porobić. I będziemy wracać już do domu. Takie buty. Nie chce mi się tylko już czekać. A był przed chwilą Szczepan. Mercedesem na kawce i jedzie dalej, bo jedzie też na Portugalię, więc jeszcze trochę drogi ma. A my osiągnęliśmy 4,5 koła na naszej akcji, także podniesiemy do 10 tysięcy cel i wtedy już będzie na grubo. Jedzie Szczepan. I pojechał. Dobra, idę się brać za tworzenie posta. Mają rozmach, skurwysyny. Rozumiem, że życie jest różne, bo życie też miałem w chuj ciężkie. Nerwy mam tracić, by tobie tłumaczyć, nie mam już ciebie na fejsie. Niewiele znaczysz, a w lustrze już widzisz koron, nie mam na fejsie. Życia chcesz uczyć, choć swoje masz rozpierdolone, nie mam na fejsie.